Ustanawiając przypadającą dziś niedzielę Miłosierdzia Bożego, święty Jan Paweł II kierował się natchnieniem Ducha Świętego, stwierdził papież w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Celi. Nawiązując do Ewangelii o ukazaniu się zmartwychwstałego w Wieczerniku, Franciszek skupił się na poleceniu Chrystusa dotyczącym odpuszczania grzechów. Jezus zmartwychwstały przekazał swojemu Kościołowi jako pierwsze zadanie, jako jego najistotniejszą misję, konkretne głoszenie wszystkim przebaczenia. Ten widzialny znak Jego miłosierdzia przynosi pokój serca i radość ponownego spotkania z Panem, powiedział Ojciec Święty. La misericordia alla luce di Pasqua si lascia percepire. Miłosierdzie w świetle Wielkanocy można postrzegać jako prawdziwą formę poznania przeżywanej tajemnicy. La misericordia è una vera forma di conoscenza. Sappiamo che si conosce attraverso tante forme. Wiemy, że poznaje się na różne sposoby. Si conosce attraverso i sensi. Zmysłami. Si conosce attraverso l'intuizione. Intuicją. Attraverso la ragione e altre forme. Umysłem i w jeszcze inny sposób. Bene. Si può conoscere anche attraverso l'esperienza della misericordia. Cóż. Można również poznawać poprzez doświadczenie miłosierdzia. Ono bowiem otwiera umysł i pozwala lepiej zrozumieć Boga i naszą osobistą egzystencję. Miłosierdzie pozwala zrozumieć, że przemoc, urazy, zemsta nie mają żadnego sensu, a pierwszą ich ofiarą jest ten, kto żyje tymi uczuciami, ponieważ wyzbywa się swej godności. Miłosierdzie otwiera także bramę serca i pozwala wyrazić bliskość przede wszystkim tym, którzy są samotni i zepchnięci na margines, ponieważ sprawia, że czujemy się braćmi i dziećmi jednego Ojca. Miłosierdzie, dodał papież, sprzyja rozpoznaniu tych, którzy potrzebują pociechy i pozwala znaleźć odpowiednie słowa, aby dać pociechę. Miłosierdzie rozgrzewa serce i czyni je wrażliwym na potrzeby braci wraz z dzieleniem się i udziałem w ich troskach.